Pani Bounder w towarzystwie Adelaide Jefferson podeszła do Clayteringa. To pan? Tak, we własnej osobie. Uścisnął jej dłoń serdecznie. Nie potrafię pani powiedzieć, jak mi przykro. Arthur został w domu, mówiła pani Bountry. On się bardzo przejął. Przyjechał się z panną Marple, aby zabawić się w detektywów. Czy pan zna panią Jefferson? Ależ oczywiście. Przywitali się. Adelaida zapytała. Widział się pan już z moim teściem? Tak jest. To dobrze, boimy się bardzo o niego. To był straszny cios. Pani Bountry zaproponowała. Chodźmy na taras, tam napijemy się czegoś i omówimy wszystko. Udali się na taras, gdzie spotkali na dalszym krańcu Marka Gaskella. Gdy zamienili kilka obojętnych zdań, zamówili napoje, pani Bountry zaczęła z właściwym sobie ferworem omawiać temat leżący wszystkim na sercu. Możemy chyba mówić o tym teraz, prawda? Jesteśmy starymi przyjaciółmi, z wyjątkiem pani Marple, która zna się doskonale na zbrodniach. Chce nam dopomóc. Mark Gaskell spojrzał z niechęcią na panę Marple. Zapytał niepewnym głosem. Czy pani pisuje może powieści kryminalne? Wiedział, że powieści kryminalne pisują czasem osoby, których by nikt o to nie posądził. Panna Marple w staroświeckiej sukni mogła być właśnie pisarką. O nie, nie mam tyle talentu. Ona jest nadzwyczajna, przerwała pani Bountry niecierpliwie. Nie mam teraz czasu na objaśnienie was, ale jest naprawdę nadzwyczajna. Proszę pani, jaka ona właściwie była? Cóż, Adelaida urwała patrząc na Marka. Z uśmiechem zwróciła się do pani Bountry. Pani tak bez ogródek. Czy wydawała się pani sympatyczna? Nie, jasne, że nie. A jaka była naprawdę? Dolly Bountry przeniosła teraz śledztwo na Gaskella. Gaskell zastanowił się. Była najzwyklejszą poszukiwaczką złota i znała się na swoim rzemiośle. Wcale zręcznie usiedliła Jeffa. Nazywali teścia Jeffem. Sir Henry spojrzał z naganą na Gaskella, myśląc, niedyskretny chłopak, nie powinien tak mówić. Nigdy nie podobał mu się charakter Marka Gaskella. Gaskell był miły, ale nie wzbudzał zaufania. Mówił za dużo, nieraz przesadzał, właściwie nie można było polegać na nim, myślał Sir Henry. Czasem zastanawiał się, czy Jeff podziela jego zdanie. Czy nie mogliście temu jakoś przeciwdziałać? Zapytała pani Bountry. Może i mogliśmy, odparł Mark oschle. Gdybyśmy w porę się zorientowali. Spojrzał na szwagierkę, która zalumieniła się lekko. Spojrzenie było pełne wyrzutu. Mark uważa, wyjaśniła, że powinnam była to przewidzieć. Zaniedbałaś go, Eddie. Lekcje tenisa i to i owo. Musiałam przecież mieć trochę ruchu, broniła się. No tak, nikomu by to przez myśl nie przeszło. Jeff był zawsze taki rozsądny. Panna Marble zabrała głos. Mężczyźni odezwała się takim tonem, jak gdyby chodziło o stado dzikich zwierząt. Przeważnie myślą nie tak rozsądnie, jak się wydaje. Ma pani rację, przyznał Mark. Niestety nie wzięliśmy tego pod uwagę. Zastanawialiśmy się, co też on widzi w tej przebiegłej tandetnej piękności. Myśleliśmy, że jest naiwna. Ona i naiwna. Żałuję, że to nie ja skręciłem jej kark. Marku, odezwała się Eddie, musisz się naprawdę trochę zastanowić nad tym, co mówisz. Uśmiechnął się do niej przepraszająco. Tak, masz rację. Ludzie gotowi pomyśleć, że i naprawdę kark skręciłem. No trudno. Tak czy owak jestem pewnie podejrzany. Jeśli komuś mogło zależeć na śmierci tej osoby, to tylko mnie i tobie. Marku, zawołała Eddie na wpół ze śmiechem, na wpół z gniewem. To prawdy nie mów tak. No dobrze, już dobrze, zgodził się Gaskell. Ale by mówić tak, jak myślę. Nasz szanowny teść chciał tej ordynarnej małej, nie powiem jakiej, zapisać 50 tysięcy funtów. Marku, przestań, ona nie żyje. Tak, nie żyje, biedactwo. Ostatecznie czemu nie miała wyzyskać tego, co jej natura dała? Kimże jestem, iżby mi wolno było sądzić? Sam popełniłem niejedno świństwo w życiu. Nie przyznajmy, że Rudy miała prawo być wyrachowaną, chciwą i przebiegłą. A my byliśmy matołkami, że nie zauważyliśmy tego wcześniej. Co pan powiedział, gdy Conway zawiadomił pana o zamiarze zaadoptowania jej? Mark wzruszył ramionami. Cóż mogliśmy powiedzieć? Eddie, osoba zawsze wytworna, okazała zdumiewające opanowanie. Zniosła to dzielnie. Robiłem, co mogłem, by nadążyć za jej przykładem. No i ja zrobiłabym straszną awanturę, krzyknęła pani Bountry. Prawdę powiedziawszy, nie mieliśmy najmniejszego prawa do robienia awantury. To były pieniądze Jeffa, nie jesteśmy z nim spokrewnieni. I tak był zawsze bardzo dobry dla nas. Nie pozostało nam nic innego, jak pogodzić się z losem. W zamyśleniu dodał, ale nie kochaliśmy Ruby zbytnio. Adelaida dorzuciła, żeby była choć trochę inna. Jeff ma dwóch sześniaków, gdyby wybrał jednego z nich, byłoby to zrozumiałe. Z odcieniem urazy dodała, a zdawało się, że tak lubi Piotra.
Wiedziałam oczywiście, że Piotr jest synem twojego pierwszego męża, ale nie pamiętałam o tym, przemówiła pani Bountry. Dla mnie był zawsze wnukiem Jeffa. Dla mnie też, przyznała Adelaida. Głos jej miał w tej chwili taki dźwięk, że panna Marple odwróciła się na krześle, żeby spojrzeć na młodą kobietę. Wszystkiemu winna Josie, uznał Mark. Josie ją sprowadziła. Ale nie przypuszczasz chyba, że zrobiła to z rozmysłem, zapytała Adelaida. Prawda, Marku? Zawsze tak lubiłeś Josie. Owszem, lubiłem ją. Uważałem ją za dobrego towarzysza. Czysty przypadek, że sprowadziła tę małą. Josie jest niegłupią dziewczyną, moja droga. Tak, ale przecież nie mogła przewidzieć. Oczywiście, że nie mogła, przyznaję. To też nie twierdzę, że sobie wymyśliła cały ten plan, aby usilić starszego pana przy pomocy Ruby. Ale nie wątpię, że zorientowała się dawno, co się święci, zanim my zauważyliśmy cokolwiek i nie ostrzegła nas ani słówkiem. Adelaida westchnęła. Z tego też nie można jej czynić zarzutu. Nikomu nie można niczego zarzucić. Czy Ruby Kin była ładna? Zapytała pani Bountry. Mark spojrzał na nią pytająco. Myślałem, że ją pani... Pani Bountry odparła szybko. Owszem, widziałam zwłoki, ale uduszono ją przecież wtedy nie widać. Zdrygnęła się. Mark cedził z namysłem. Moim zdaniem w ogóle nie była ładna. Bez makijażu byłaby prawie brzydka. Chuda, drobna twarz, o wiele za krótka broda, maleńkie, krzywe mysie ząbki, nos nieokreślony. Ależ to brzmi odrażająco, zdziwiła się pani Bantry. Nie, odrażająca nie była. Jak już powiedziałem, gdy się odpowiednio malowała, wyglądała wcale nie najgorzej. Prawda, Eddie? Owszem, taka biało-różowa uroda z lekkim odcieniem mydła toaletowego, jak z reklamy. O niewinnym spojrzeniu. Rzęsy czerniła tuszem, aby spotęgować jeszcze błękit oczu. Włosy oczywiście rozjaśniała. Gdy się tak zastanawiam, to w kolorycie był to co prawda koloryt sztuczny, ale bądź co bądź, kolorytem przypominała moją żonę Rosamundę. Myślę, że przede wszystkim dzięki temu zwróciła na siebie uwagę starszego pana. Westchnął. Tak, okropna historia. Najgorsze to, że Eddie i ja nie możemy się zaprzeć uczucia ulgi z powodu jej śmierci. Nie dopuśćcie do sprzeciwu szwagierki. Szkoda twoich słów, Eddie. Wiem, co czujesz. Ja czuję to samo. I nie chcę udawać. Ale równocześnie, rozumieją mnie państwo chyba, boleję nad tą sprawą z powodu starszego pana. To był prawdziwy cios dla niego. Mark urwał i wpatrzył się w drzwi wiodące z holu na taras. Widzisz, kto idzie? Eddie, czy ty masz sumienie? Pani Jefferson spojrzała przez ramię, po czym krzyknęła lekko i wstała zarumieniona. Szybko przeszła przez taras i zatrzymała się przy wysokim człowieku w średnim wieku, który rozglądał się zmieszany po tarasie. Pani Bounter zapytała, czy to nie Hugo McLean? Gaskell przytaknął. Tak jest. Bardzo wierny, prawda? Szepnęła pani Bounter. Oddany Eddie jak pies. Wystarczy, że kiwnie palcem, a Hugo przybiegnie choćby z drugiego końca świata. Ciągle nie traci nadziei, że Eddie wyjdzie kiedyś za niego. I mam wrażenie, że w końcu naprawdę wyjdzie za niego. Panna Marple przyglądała się rozpromieniona. Rozumiem, romans. I w to w dodatku całkiem staroświecki, zapewnił Mark. To się ciągnie od lat. Eddie jest już taka. Przypuszczalnie telefonowała dziś rano po niego, ale nic o tym mi nie wspomniała. Edwards ukazał się na tarasie. Zatrzymał się przy Marku. Przepraszam, pan Jefferson pana prosi. W tej chwili Mark zerwał się. Skinął głową zebrany, mówiąc do widzenia tymczasem. I wyszedł. Sir Henry przechylił się ku pannie Marple. No i co pani sądzi o nich? Oni dzięki zbrodni dużo zyskali. Panna Marple przyglądała się w zamyśleniu Adelaide, rozmawiającej ze starym przyjacielem. Myślę, że jest bardzo czułą matką. To prawda, przyznała pani Bountry, ubóstwia małego Piotra. Należy do tych kobiet, mówiła panna Marple dalej, które są lubiane przez wszystkich. Kobieta, która może bez końca wychodzić za mąż. To nie znaczy, że jest to typ kobietki, bynajmniej. Rozumiem panią, rzekł sir Henry. A ja rozumiem, o co wam obojgu chodzi, zawołała pani Bountry. Adelaida po prostu umie słuchać. Sir Henry roześmiał się. A Mark Gaskell? O, to ciemny charakter, rzekła panna Marple. Proszę o typ analogiczny z wiejskiej kroniki. Budowniczy. Pan Cargill nakłonił wielu ludzi, żeby przerobili swoje domy tak, jak nigdy nie zamierzali. A jak im potem wystawił rachunki? Ale umiał im wmówić, że jego żądania są słuszne. Ciemny charakter. Ożenił się dla pieniędzy, tak jak zresztą Gaskell, o ile mi wiadomo. Nie podoba się pani? Owszem, podoba mi się. Musi mieć powodzenie u kobiet. Ale ja nie jestem naiwna. Jest bardzo miły, ale trochę nierozsądnie z jego strony, że tak dużo mówi. Nierozsądnie to trafne określenie, uznał sir Henry. Mark narobi sobie jeszcze przykrości, jeśli nie będzie pilnował języka.
W tej chwili ukazał się na tarasie smukły młodzieniec w białym flanelowym ubraniu. Przystanął chwilę, ujrzawszy Adelaide Jefferson z panem McLeanem. – A, to jest niewiadoma – rzekł Sir Henry znacząco, – którą musimy również wciągnąć w krąg naszych zainteresowań. To trener tenisowy Ford Arsen, Raymond Starr, partner Rubikin. Panna Marple przyglądała mu się z zaciekawieniem. – Bardzo przystojny. Mnie też się tak zdaje. – Niechże pan nie mówi głup, Sir Henry – wybuchnęła pani Bantry. – To nie ma żadnego, mnie się tak zdaje. Po prostu piękny. Panna Marple zapytała szeptem. – Pani Jefferson brała lekcję tenisa, jeśli się nie mylę, prawda? – Co masz na myśli, Jane? Ale panna Marple już nie miała sposobności odpowiedzieć na to niespodziewane pytanie, gdyż zbliżał się mały Piotr Carmody. Zwrócił się do Clayteringa. Przepraszam pana, czy pan jest też detektywem? Widziałam, jak pan mówił z superintendentem. Ten grubas to superintendent, prawda? Tak jest, chłopcze. Ktoś powiedział, że pan jest okropnie ważnym detektywem z Londynu. Pierwszy w Scotland Yardzie. Pierwszy detektyw w Scotland Yardu jest niezwykle matołkiem, w powieściach kryminalnych. O nie, obecnie już nie. Ośmieszanie policji jest niemodne. Czy pan już wie, kto jest mordercą? Nie, niestety jeszcze nie. O proszę, niech pan pyta, o co tylko pan zechce. Ciebie to bawi, Piotrusiu? Zapytała pani Bountry. O tak, bardzo. Chociaż raz jakaś odmiana. Szukałem śladów, ale nie powiodło mi się. Bądź co bądź znalazłem pamiątkę. Mama chciała, żebym ją wyrzucił. Rodzice zupełnie nie znają się na rzeczy. Wyjął z kieszeni pudełko zapałek i otworzył je, ukazując jego cenną zawartość. Widzi pan? To paznokieć. Jej paznokieć. Napiszę na pudełku paznokieć zamordowanym i zabiorę do szkoły. Ładna pamiątka, prawda? Śliczna, a skąd ją masz? Zapytała panna Marple. To rzeczywiście szczęśliwy zbieg okoliczności, bo wtedy przecież jeszcze nie wiedziałam, że zostanie zamordowana. Wczoraj wieczór przed kolacją Ruby zaczepiła paznokciem o szal Josie i zdarła go. Paznokieć nie szal. Josie obcięła go jej i dała mnie, żebym go wyrzucił do kosza. Chciałam to zrobić, ale zapomniałam i włożyłam go do kieszeni. Dziś rano przypomniałam go sobie, patrzę, jest, i chowam go sobie na pamiątkę. Obrzydliwe, wybuchnęła pani Pantry, a Piotr zapytał uprzejmie. Tak pani uważa? Czy masz jeszcze inne tego rodzaju pamiątki? Indagował Sir Henry. No, jeszcze nie wiem. Mam coś, co może nią będzie. Wyrażaj się jaśniej, chłopcze. Piotr zastanawiał się, po czym wyjął z kieszeni kopertę i wydobył z niej jakiś brązowy sznurek. Kawałek sznurowadła Jerzego Bartleta. Widziałem dziś rano jego buty na korytarzu i obciąłem na wszelki wypadek kawałek sznurowadła. Na wszelki wypadek? A nuż, on jest mordercą. Przecież on ją ostatni widział. A to zawsze bardzo podejrzane, wie pan. Czy jeszcze długo do kolacji? Jestem okropnie głodny. Czas między herbatą a kolacją wydaje mi się zawsze taki strasznie długi. O, znalazł się wujek Hugo. Wcale nie wiedziałam, że mamusia go wezwała. Mama wzywa go zawsze, gdy tylko ma jakieś przykrości. Josie idzie. Hej, Josie! Josie, idąc przez taras, przystanęła. Nie dziwiła się ogromnie, ujrzawszy panią Bantry i panią Marple. Pani Bantry przywitała się z nią uprzejmie. Dzień dobry, pani. Przyjechałyśmy, aby zabawić się w detektywów. Josie rozglądnęła się z niesmakiem. Odezwała się szeptem. To ohydne. Jeszcze nikt o niczym nie wie. Gazety na razie milczą. Teraz prawdopodobnie wszyscy zaczną mnie wypytywać, a to takie niemiłe. Nie wiem, co powiedzieć. Wzrok jej powędrował, jakby szukając porady ku pannie Marple, która zauważyła. Tak, obawiam się, że to będzie trudna sytuacja dla pani. Josie przyjęła jej współczucie z ulgą. Widzi pani, pan Prescott powiada do mnie. Niech pani nie mówi o tym. Łatwo powiedzieć, ale na pewno każdy będzie mnie o to pytał, a trudno ludzi obrażać, prawda? Pan Prescott powiedział, że spodziewa się, że będę mogła dalej pracować jak dotychczas. Był bardzo niezadowolony z tej całej afery, dlatego będę się starała pracować po dawnemu. Ale doprawdy nie wiem, dlaczego wszystkiemu ja mam być winna. Sir Henry zwrócił się do niej. Pozwoli pani, że o coś zapytam? Proszę, niech pan pyta, o co tylko pan chce. Zgodziła się Josie nieszczerze. Czy między panią Jefferson i Gaskellem zaszły jakieś nieporozumienia na tle tej sprawy? Na tle morderstwa? Nie, nie na tle morderstwa. Josie splotła palce i cedziła wolno. Nieporozumienia. I tak, i nie. Nie wiem, czy pan mnie zrozumie. Nikt tego tematu nie poruszał, ale obawiam się, że mają do mnie pretensje o to, że pan Jefferson lubił Ruby. Ale przecież to nie moja wina, prawda? Takie rzeczy zdarzają się. Nigdy nie przypuszczałam, że może tak być. Nie, ani na moment. Sama o nie miałam z wrażenia. Słowa wydobywały się z bezsprzeczną szczerością z jej ust. Sir Henry przemówił życzliwie. Wierzę pani, a skoro to już zaszło,
Josie podniosła głowę. No cóż, wielka wygrana na loterii. Ostatecznie każdemu wolno raz mieć szczęście. Rozejrzała się zaczepnia, zarazem pytająca. Potem zawróciła i weszła do holu. Piotr zauważył krytycznie. Nie zdaje mi się, żeby to ona zrobiła. Panna Marple mruknęła. Ciekawy jest ten obcięty paznokieć. Głowiłam się już nad tym, czym wytłumaczyć paznokcie. Paznokcie? Zapytał Sir Henry. Paznokcie zamordowanej, objaśniła pani Bantry. Były krótko obcięte. Skoro Jane już o nich wspomniała, przyznam, że też się zdziwiłam. Tego rodzaju dziewczęta miewają zwykle istne szpony. Panna Marple ciągnęła dalej. Ale Ruby Keane zadarła paznokieć, dlatego musiała przyciąć wszystkie. Czy odnaleziono obcięte paznokcie w jej pokoju? Sir Henry spojrzał z zainteresowaniem na pannę Marple. Zapytam superintendenta Harpera, gdy wróci. Wróci skąd? Chyba nie pojechał do Gossington? Sir Henry objaśnił z powagą. Nie. Wydarzyła się nowa tragedia. Znaleziono w kamieniołomach spalony samochód. Pannie Marple zabrakło tchu. Czy ktoś był w samochodzie? Obawiam się, że tak. Panna Marple szepnęła o zamyśleniu. To prawdopodobnie ta harcerka, która zaginęła. Patien, nie, Pamela Rives. Sir Henry osłupiał. Skąd pani wpadła na taki pomysł? Panna Marple zarumieniła się. No cóż, ogłoszono przez radio, że zaginęła, że wczoraj wieczór nie wróciła do domu. Mieszkała w Dunlight Vale. To niedaleko stąd. Po raz ostatni widziano na zebraniu harcerek w Dunnenberg Downs. To bardzo blisko stąd. W drodze powrotnej musiała minąć Davenmouth. A zatem zgadza się wszystko, prawda? To znaczy, mogła coś widzieć albo usłyszeć, coś, czego nikt nie powinien był widzieć ani słyszeć. Jeśli tak, stanowiła wielkie niebezpieczeństwo dla mordercy i należało ją usunąć. Takie dwa morderstwa jak te muszą mieć jakiś związek ze sobą, nie uważa pan? Sir Henry zapytał szeptem. Myśli pani zatem o drugim morderstwie? Czemu nie? Spojrzała na niego spokojnie. Gdy ktoś raz popełni morderstwo, nie zawaha się przed drugim, nawet nie przed trzecim. Przed trzecim? Nie sądzi pani chyba, że nastąpi jeszcze trzecie morderstwo? Nie wykluczam tej możliwości. Przeciwnie, uważam ją za zupełnie prawdopodobną. Panu Marple, boję się pani, oświadczył Sir Henry. Czy pani wie, kto jeszcze zostanie zamordowany? Zdaje mi się, że wiem. Superintendent Harper przyglądał się zwęglonej, wygiętej stercie metalu. Wypalony samochód zawsze wygląda niesamowicie, nawet bez zwęglonych zwłok. Kamieniołomy Venna były miejscem odludnym. Chociaż dzieliły je właściwie tylko 2 mile drogą powietrzną od Davenmouth, droga prowadząca od nich dłużyła się właściwie. Była to raczej wąska, kręta i kamienista ścieżka, prowadząca wyłącznie od dawna nieczynnych kamieniołomów. Przechodziły tamtędy czasami jedynie kobiety zbierające jagody. Było to wymarzone miejsce na kryjówkę dla samochodu. Nikt nie wpadłby na trop samochodu, gdyby nie robotnik, Albert Biggs, który idąc do pracy zauważył łonę. Biggs nie mógł oderwać się od kamieniołomów, mimo że parokrotnie już zeznał wszystko, co wiedział. Ale powtarzał wciąż od nowa pasjonującą historię, dodając do niej różne szczegóły. Cóż to? Mówię sobie, co to może być? Łona na niebie? Może to ognisko? Mówię sobie, ale kto pali ognisko w kamieniołomach? Nie, mówię sobie, to jakiś wielki pożar. Ale co to może być? Mówię sobie. Ani domu, ani gospodarstwa. To tam, w kamieniołomach, mówię sobie, nie ulega wątpliwości. Tylko, że nie wiedziałem, co właściwie mam robić. Wtem widzę policjanta na rowerze i mówię mu o tym. Już się przestało palić, ale mogłem jeszcze pokazać, gdzie to było. Tam, mówię, jest wielka łona na niebie. Na pewno jakiś włóczęga podpalił tam coś, ale nie myślałem, żeby aż samochód. A tym bardziej, żeby w nim ktoś żywcem się spalił. Straszne nieszczęście, mówię sobie. Policja z Glen Shire pracowała godliwie. Sprowadzono aparaty fotograficzne, zanim lekarz policyjny rozpoczął badania, zanotowano dokładnie ułożenie zwęglonych zwłok. Doktor podszedł do Harpera i ścierając szczerniały popiół z rąk, zacisnął gniewnie wargi. Dokładna robota, stwierdził. Noga i trzewiek, oto wszystko, co pozostało. Nie mogę powiedzieć, czy to mężczyzna, czy kobieta. Badanie kości wyjaśni nam może coś, ale trzewiek jest czarny, sznurowany, taki, jaki zazwyczaj noszą uczennice. Zaginęła uczennica w sąsiednim hrabstwie. Objaśnił Harper. 16-letnia dziewczyna. To prawdopodobnie ona. Biedne dziecko. Harper zawahał się. Chyba już nie żyła, kiedy... Nie, przypuszczam, że nie. Nie ma śladów wskazujących na to, że usiłowała wydostać się z samochodu. Ciało osunęło się na siedzenie, jedna noga zwisała na stopień. Prawdopodobnie już nie żyła, kiedy ułożono w samochodzie. Potem podpalono wóz, aby pozbyć się dowodów. Urwał. Po chwili zapytał. Czy jestem jeszcze potrzebny? Dziękuję, nie. Dobrze, wobec tego odjeżdżam.
Lekarz udał się do swojego auta. Harper zbliżył się do sierżanta, eksperta samochodowego, który zajęty był jeszcze badaniem. Teraz podniósł głowę. Sprawa zupełnie jasna. Oblano cały wóz naftą i podpalono go. Tam w krzakach leżą trzy różne bańki. Inny policjant układał starannie jakieś drobiazgi wydobyte spośród szczątków samochodu. Był tam przypalony czarny trzewik skórzany i kilka czarnych zwęglonych strzępków. Gdy Harper się zbliżył, odezwał się. Niech pan spojrzy, oto dowód. Harper wziął od niego maleńki przedmiot. Guzik mundurka harcerskiego? Tak jest. No tak, to już mamy pewność. Harper był człowiekiem wrażliwym i uczuciowym. Czuł się w tej chwili bardzo źle. Najpierw Ruby Keane, a teraz takie dziecko jak Pamela Reeves. Znowu szepnął do siebie. Co się porobiło z Glenshire? Na razie musiał połączyć się ze swoim przełożonym, a następnie z pułkownikiem Melchettem. Pamela Reeves zniknęła w Radfordshire, ale znaleziono ją w Glenshire. Potem czekał go jeszcze jeden nad wyraz przykry obowiązek, mianowicie zawiadomienie rodziców Pameli. Harper przyglądał się zadumany domowi rodzinnemu Pameli. Schludna mała willa z ładnym ogrodem, dom jakich powstało dużo w ciągu ostatnich 20 lat na wsi. Lubują się w tego rodzaju domkach emerytowani oficerowie i urzędnicy. Byli to zazwyczaj porządni, uczciwi ludzie. Można by im postawić tylko jeden zarzut, a mianowicie ten, że byli trochę nudni. Wszystko poświęcili dla wychowania dzieci. Wiedli na ogół życie spokojne i skromne, w którym nie było miejsca na jakiekolwiek tragedie. I w to spokojne życie wdarła się teraz tak straszna tragedia. Harper westchnął. Zadzwonił do bramy. Wprowadzono go do pokoju, gdzie na jego widok zerwał się człowiek o siwych wąsach i kobieta o zaczerwienionych od płaczu oczach. Czy pan ma wiadomość o Pameli? Kobieta zatoczyła się w tył, ugodzona współczującym spojrzeniem Harpera. Niestety, musi się pani przygotować na smutną wiadomość. Pamela, wyjąkała kobieta. Major Reeves zapytał krótko. Czy dziecku coś się stało? Tak, nie żyje. O nie, o nie! Krzyknęła pani Reeves, wybuchając gwałtownym płaczem. Major objął ją ramieniem i przytulił do siebie. Barki jej drżały, ale oczy spoglądały pytając na Harpera, stojącego z odpuszczoną głową. Jakiś wypadek? Właściwie nie. Znaleziono ją w spalonym samochodzie, porzuconym w kamieniołomach. W samochodzie? W kamieniołomach? Major nie mógł ukryć zdziwienia. Teraz pani Reeves załamała się całkowicie. Ze szlochem osunęła się na kanapę. Czy nie zaczekać chwilę? Zapytał Harper. Ale major Reeves wybuchnął. Co to znaczy zbrodnia? Tak wygląda. Dlatego chciałbym panu zadać kilka pytań, jeżeli czuje się pan na siłach odpowiadać. Nie, nie, ma pan rację. Jeśli to prawda, co pan przypuszcza, nie wolno nam tracić czasu. Ale trudno mi w to uwierzyć. Któż miałby skrzywić takie dziecko jak Pamela? Harper pominął bezradnie powyższe pytanie. Zgłosił pan już na policję okoliczności towarzyszące zaginięciu pańskiej córki. Wyszła z domu na zabranie harcerskie i miała wrócić na kolację, czy tak? Tak. Miała wrócić autobusem? Tak. O ile wiem z relacji jej koleżanek, Pamela powiedziała po zabraniu, że uda się do Dunmouth, do domu towarowego i wróci późniejszym autobusem. Czy pana zdaniem nie ma w tym nic dziwnego? Nie, Pamela bardzo lubiła zwiedzać dom towarowy. Często jeździła do Dunmouth po zakupy. Przystanek autobusowy znajduje się 10 minut drogi stąd. No wie pan, czy miała jeszcze jakieś inne plany? Nie wiem. Czy może chciała z kimś się spotkać w Dunmouth? Nie, na pewno nie. Powiedziałaby o tym. Czekaliśmy na nią z kolacją, dlatego właśnie zatelefonowaliśmy na policję, kiedy zrobiło się późno, a jej jeszcze nie było. Zwykle przychodziła punktualnie. Czy córka pana nie miała jakichś niestosownych znajomości, to znaczy znajomości, na które by pan nie zezwolił? Nie, nigdy nie sprawiała nam kłopotu pod tym względem. Pani Reeves odezwała się z płaczem. Przecież to jeszcze dziecko. Była jeszcze całkiem dziecinna jak na swój wiek. Miała tylko w głowie przyjaciółki, sport i zabawy. Nie była bynajmniej na wiek dojrzała. Czy zna pan może niejakiego Jerzego Bartleta z hotelu Majestic w Dunmouth? Major Reeves miał zdziwioną minę. Nigdy o nim nie słyszałem. I nie przypuszcza pan, żeby go córka znała? Na pewno nie, zapewniał Major, dodając szybko. A co on ma wspólnego z tą sprawą? To właściciel samochodu, w którym znaleziono pańską córkę. Pani Reeves wyjąka. Ale wobec tego on... Harper przerwał szybko. Doniósł dziś rano, że jego samochód zniknął. Wczoraj w południe zostawił go na dziedzińcu hotelowym. Prawdopodobnie ktoś go stamtąd ukradł. Czy nie wiadomo, kto go zabrał? Harper zaprzeczył. Dziesiątki samochodów wyjeżdżają i zajeżdżają przez cały dzień. Bartlett miał Minoana 14. Jest to marka najczęściej spotykana. Pani Reeves wybuchnęła. Ale niechżeż pan coś zrobi. Niechże pan go znajdzie. Niech pan chwyci tego diabła. Moja biedna dziewczynka. Och, moja dziewczynka. Chyba nie spaliła się żywcem. Och, Pamelo. Nie cierpiała pani Reeves.
Zapewniam panu, że już nie żyła, zanim podpalono wóz. Reeves zapytał z drżeniem w głosie. A w jaki sposób została zamordowana? Harper spojrzał na niego znacząco. Tego nie wiemy. Ogień zniweczył wszelkie możliwości stwierdzenia tego. Zwrócił się do zrozpaczonej matki. Niech mi pani wie, że robimy wszystko, co w naszej mocy. Musimy wszystko dokładnie zbadać. Prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto widział córkę państwa w Dunedinmouth i będzie nam mógł powiedzieć, z kim ją widział. Na to potrzeba czasu. Otrzymamy dziesiątkę, nawet setki zgłoszeń o harcerce widzianej tu i tam. Musimy dokładnie zbadać wszystkie te zeznania. Na to potrzeba wiele cierpliwości i staranności. Ale w końcu wydobędziemy prawdę na jaw. Tylko pani może być pewna. Pani Reeves zapytała. Gdzie ona? Czy mogę iść do niej? Harper znowu spojrzał na ojca. Lekarz policyjny nie ukończył jeszcze badań. Proponuję, żeby mąż pani udał się ze mną w celu załatwienia formalności. Tymczasem proszę sobie przypomnieć wszystko, co Pamela mówiła, rzeczy, na które pani wówczas nie zwróciła uwagi, które jednak mogłyby nam dać pewne wyjaśnienia. Rozumie pani, o co mi idzie. Może jakiś mimochodem rzucone słówko. W ten sposób dopomoże nam pani najlepiej. Zanim wyszli, Reeves wskazał fotografię. To ona. Harper przyjrzał się uważnie fotografii. Była to grupa harcerek grających w hokeja. W środku stała Pamela. Jakie miłe dziecko, pomyślał Harper, patrząc na poważną twarzyczkę w obramowaniu ciemnych warkoczy. Przypominały mu się zwęglone zwłoki w samochodzie i jego usta się zacisnęły. Przysiągł sobie, morderstwo popełnione na Pameli musi być wyświetlone. Ruby Keane, rozmyślał, może sprowokowała swój los, ale z Pamelą sprawa przedstawiała się inaczej. Biedne, niewinne dziecko. Wiedział, że znajdzie mordercę za wszelką cenę. Dwa dni później pułkownik Melchett i Harper siedzieli przy dużym biurku Melchetta, patrząc sobie w oczy. Melchett odezwał się posępnie. No to teraz przynajmniej wiemy, jak sprawa wygląda, raczej jak nie wygląda. Raczej to drugie. Musimy wziąć pod uwagę dwa morderstwa. Ruby Keane i Pamela Reeves. Niewiele nam zostało do rozpoznania tej biednej małej, ale wystarczy. Ojciec rozpoznał niewątpliwie jej trzewik, a poza tym jest jeszcze guzik od mundurka harcerskiego. Szatańska historia. Harper odpadł szeptem. Zaiste szatańska. Chwała Bogu, wiemy przynajmniej na pewno, że nie żyła, zanim podpalono samochód. Dowodzi tego jej ułożenie. Prawdopodobnie ogłuszono ją uderzeniem w głowę. Ale może uduszono ją, wtrącił Harper. Melchett spojrzał bystro na niego. Tak pan sądzi? Istnieje taki rodzaj morderców. Wiem o tym. Mówiłem z rodzicami. Biedna matka. To okropny wypadek. Przede wszystkim trzeba postawić pytanie, czy te dwa morderstwa mają jakiś związek ze sobą. Uważam, że tak. Mnie się też tak zdaje. Pamela Reeves uczestniczyła w zbiórce harcerskiej koło Denver. Jej koleżanki zeznały, że zachowywała się całkiem zwyczajnie i była wesoła jak zwykle. Nie wróciła ze swoimi koleżankami autobusem do Manchester, tylko oznajmiła im, że pójdzie do Davenmouth i stamtąd wróci do domu autobusem. Głównym gościńcem jest daleko do Davenmouth. Pamela obrała krótszą drogę przez pola i łąkę tuż koło hotelu Majestic. W istocie ścieżka ta wiedzie wzdłuż hotelu od strony zachodniej. Dlatego niewykluczone, że usłyszała lub zobaczyła coś w związku z Ruby Keane, co mogłoby narazić mordercę. Powiedzmy, że słyszała, jak morderca umawiał się z Ruby Keane na 11 wieczór. Zauważył, że dziewczyna słyszała jego rozmowę i chciała ją unieszkodliwić. Pułkownik Melchett wtrącił. Tym samym przypuszcza pan, że morderstwo na Ruby Keane popełniono z premedytacją, a nie w afekcie. Superintendent Harper odpowiedział twierdząco. Tak przypuszczam. Wygląda wprawdzie na to, że czynu popełniono w afekcie, z miłości czy zazdrości, ale zaczynam zmieniać zdanie co do tego. Gdyby bowiem chodziło o morderstwo w afekcie, absolutnie nie można by znaleźć związku ze śmiercią małej Pameli. Bo nawet gdyby była świadkiem morderstwa, musiałoby to być późno w nocy, około godziny 11. A cóż robiłaby w tym czasie w pobliżu hotelu? Niechże pan rozważy, już o 9 rodzice zaczęli się niepokoić, że jej jeszcze nie było w domu. Druga możliwość to ta, że spotkała kogoś w Davenmouth, kogoś, kogo nie znają ani jej koleżanki, ani jej rodzice i że jej śmierć nie ma najmniejszego związku z zamordowaniem Ruby Keane. Możliwe, ale nie wierzę w to. Widzi pan, nawet ta starsza pani, pana Marple, zwróciła w tej chwili uwagę na to, że musi istnieć jakiś związek. Zapytała od razu, czy zwłoki w wypalonym samochodzie nie są zwłokami zaginionej harcerki. To naprawdę mądra osoba. Bywają takie starsze panie. Od razu zobaczą to, co istotne. Panie Marple udało się to nieraz, przyznał Melchett. A poza tym, niech pan nie zapomina o samochodzie. Mam wrażenie, że samochód niewątpliwie łączy morderstwo z hotelem Majestic. Wóz należał do Jerzego Bartletta. Znowu spojrzeli sobie w oczy. Melchett mruknął. Bartlett. Czemu nie? Jak pan sądzi? Harper ponownie naświetlił oba punkty widzenia. Po raz ostatni widziano Ruby Keane z Bartlettem. Zeznał, że poszła do siebie.
Potwierdza to suknia, która miała na sobie tego wieczory, którą znaleziono w jej pokoju. Ale czy poszła się przebrać, czy wyjść z Bartletem? Czy umówili się już przedtem, dajmy na to, przed kolacją? I czy Pamela podsłuchała przypadkiem tę rozmowę? Dopiero nazajutrz zgłosił kradzież wozu i nawet wtedy plątał się w zeznaniach. Twierdził, że nie pamięta dokładnie, kiedy widział auto po raz ostatni. To może być podstęp. Moim zdaniem jest on albo bardzo przebiegły i udaje głupka, albo też, no cóż, albo jest rzeczywiście głupcem. Potrzeba nam motywu, wykrzyknął Melchett. Tak jak sprawy przedstawiają się obecnie, nie widzę najmniejszego powodu, dla którego miałaby zabić Ruby King. Zgadzam się. Tu utykamy za każdym razem. Powód. Jak słyszałam, wszystkie informacje z Palais de Dance w Brixwell wypadły ujemnie. Całkowicie. Ruby King nie miała przyjaciela. Slack zbadał tę sprawę dokładnie. Trzeba przyznać, że Slack jest sumienny w pracy. Owszem, jest uosobieniem sumienności. Gdyby było coś do wytropienia, on by to niewątpliwie wytropił. Ale nie ma nic. Przywiózł spis jak najwierniejszych danserów. Śledzono wszystkich. Wszyscy są poza podejrzeniami. Niewinni chłopcy. Każdy z nich ma alibi na tę noc. Harper zmarszczył czoro. No tak, alibi. Trzeba je zbadać z bliska. Melchett rzucił na nie badawcze spojrzenie. Tę część śledztwa pozostawiłem panu. Tak jest, to też załatwiono ją. Z dużą dokładnością. To pomogła nam przy tym policja londyńska. A więc? Panu Jeffersonowi wydaje się, że jego synowa i Gaskell są w dobrej sytuacji majątkowej. Ale tak nie jest. Oboje mają ogromne kłopoty finansowe. Czy to prawda? Na pewno. Według własnych zeznań Jefferson wyznaczył synowi i córce sporą część majątku. Ale to było 10 lat temu. Młody Jefferson był przekonany, że bardzo dobrze zna się na lokacie kapitału. Ulokował swój majątek co prawda nie w bezsensownych przedsięwzięciach, ale miał nieszczęśliwą rękę i dowiódł parokrotnie, że nie ma zmysłu do interesów. Majątek jego topniał nieustannie. W końcu doszło do tego, że wdowie jego było bardzo trudno utrzymać się i kształcić syna. Ale dlaczego nie zwróciła się do teścia o pomoc? O ile mi wiadomo, mieszka razem z nimi, wskutek tego nie ponosi wydatków na własny dom. A stan jego zdrowia jest taki, że nie należy się spodziewać długiego żywota. Właśnie. A teraz Mark Gaskell jest to ni mniej, ni więcej tylko gracz. Bardzo szybko przepuścił pieniądze swojej żony. Obecnie znajduje się w bardzo krytycznej sytuacji. Potrzeba mu gwałtownie pieniędzy i to dużo pieniędzy. Nie mogę powiedzieć, żeby mi się podobał, zauważył Melchett. Ma taką drapieżną twarz, prawda? I on ma powód, dostateczny powód. Jeśli sprzątnie dziewczynę, znaczy to dla niego 25 tysięcy funtów. Owszem, to jest powód. Oboje mieli powód. Osobiście jej nie podejrzewam. Tak, wiem o tym. Ale oboje posiadają alibi. Wykluczone, żeby oni popełnili morderstwo. Ma pan szczegółowe sprawozdanie o tym, co robili owego wieczoru? Owszem. A więc najpierw Gaskell. Jadł kolację z teściem i szwagierką, a potem, gdy doszła do nich Ruby, wypił z nimi kawę. Potem zapowiedział, że musi pisać listy i opuścił ich. W rzeczywistości wsiadł do samochodu i pojechał trochę na spacer po wybrzeżu. Przyznał mi szczerze, że nie znosi grać cały wieczór w brydża. Teście go gra namiętnie. Gaskell wykręcił się zatem pisaniem listów. Ruby Keen została z nimi. Mark Gaskell wrócił, kiedy już tańczyła z Raymondem. Po tańcu Ruby przyszła na koktajl do Jeffersonów, po czym wróciła znowu z Bartletem na salę. Gaskell i reszta zasiedli do brydża. Było to 20 minut przed 11. Już nie wstał z stolika do północy. To jest absolutnie pewne. Wszyscy zeznali to samo. Rodzina, kelnerzy, jednym słowem wszyscy. Dlatego nie mógł zamordować Ruby. A alibi pani Jefferson jest takie samo. Ona już też nie wstała od brydża. A więc odpadają. Oboje nie wchodzą w rachubę. Melchett rozparł się wygodnie i stuknął w biurko nożem do rozcinania papieru. Superintendent dodał. Przyjmujemy oczywiście stale, że dziewczynę zamordowano przed północą. Tak twierdzi dr Hajdok. On się zna na sprawach kryminalnych. Jeśli coś powie, to rzeczywiście tak jest. A czy nie może być jakiejś omyłki z przyczyn natury konstytucyjnej, fizycznej, czy ja wiem zresztą? Podsunę mu to. Melchett spojrzał na zegarek, po czym wziął słuchawkę telefoniczną i zażądał połączenia. Zwrócił się znowu do Harpera. Hajdok powinien być w domu o tej porze. A jeśli została zamordowana po północy? Wówczas trzeba by otworzyć całe zajście, odparł Harper. Po północy zaczął się ruch. Przyjmijmy, że Gaskell prosił dziewczynę, aby spotkała się z nim gdzieś na powietrzu. Dajmy na to o 12:20. Znika na moment, wraca i wywozi zwłoki dopiero później, nad ranem. I jedzie z nimi na spacer przeszło 30 mil, aby je w końcu złożyć w bibliotece pułkownika Bandrego. Do licha to nie wygląda prawdopodobnie. Nie, ma pan rację, przyznał Harper natychmiast. Telefon zadzwonił, Melchett zdjął słuchawkę. Halo, to pan doktorze? Chodzi o Ruby King. Czy możliwe jest, że została zamordowana po północy? Powiedziałem panu, że śmierć nastąpiła między godziną 10 a 12 w nocy. Tak, pamiętam. Ale czy nie można by terminu trochę przedłużyć?
Nie, nie można go przedłużyć. Skoro mówią, że zmarła przed północą, to zmarła przed północą. Niech pan nie próbuje naginać faktów do swoich teorii. Oczywiście, że nie, ale czy nie może zaistnieć jakaś niewiadoma natury fizycznej, czy ja wiem zresztą co? Rozumie pan, o co mi chodzi? Rozumiem, że pan nie wie, o czym pan mówi. Dziewczyna była zupełnie zdrowa i normalna. I ani mi w głowie orze coś innego, po to jedynie, że panu dopomóc w wieszaniu jakiegoś bogu ducha winnego nieszczęśnika, którego pan wytropił psami policyjnymi. Niech mi pan nie przerywa, znam pana. Nawiasem mówiąc, ofiara była nieprzytomna, kiedy ją uduszono. To znaczy, odurzono ją przedtem za pomocą silnego narkotyku. Zmarła na skutek uduszenia, ale przytomność straciła już przedtem. Doktor odwiesił słuchawkę. Masz tobie, mruknął Melczyt. Zdawało mi się, że znalazłem jeszcze inne rozwiązanie zagadki. Odezwał się Harper w zamyśleniu. Ale ono również nie wchodzi w rachubę. Jakie? Prawdę powiedziawszy, jest to pański klient, Basili Blake. Mieszka koło Gossington Hall. Bezczelny smarkacz. Melczyt spochmuriał na samo wspomnienie grubiańskiego Bazylego. Cóż on może mieć z tym wspólnego? O ile mi wiadomo, znał Ruby Keane. Jadał często kolację w Majestiku i tańczył z nią. Pamięta pan, co powiedziała Josie do Raymonda, gdy zauważono zniknięcie Ruby? Chyba nie poszła z tym filmowcem. Doszedłem do wniosku, że myślała o Basilim Blake'u. On pracuje w wytwórni filmowej Lemville. Josie nie miała żadnych danych, oprócz wrażenia, że Ruby bardzo się nim interesuje. To ciekawe, nawet bardzo ciekawe. Nie tak znowu ciekawe, jak się wydaje. Basili Blake był tego wieczoru na przyjęciu w wytwórni filmowej. Wie pan, jak to bywa na tego rodzaju przyjęciach. Zaczyna się o 8 od koktajla, potem robi się atmosfera nie do zniesienia. Po kolei wszyscy wynoszą się chyłkiem. Według raportu Slaka, który przesłuchiwał Bazylego, opuścił towarzystwo około północy. O północy Ruby już nie żyła. Czy ktoś potwierdził jego zeznania? Większość współbiesiadników była już dosyć zamroczona. Ta młoda niewiasta, panna Dina Lee, orzekła, że jego zeznanie jest zgodne z prawdą. To niczego nie dowodzi. Zeznania innych uczestników przyjęcia, które przesłuchano, zgadzają się na ogół z wypowiedzią Bazylego Blake'a. Tylko nikt nie umie podać dokładnej godziny jego odejścia. Gdzież ta wytwórnia? W Lemville, 30 mil na południowy zachód od Londynu. Mniej więcej tak daleko jak stąd. Tak. Melchior potarł nos. Stwierdził z niezadowoleniem. Nie wydaje mi się, żebyśmy mu mogli coś dowieść. Mnie niestety też tak się zdaje. Nie mamy dowodu, że się naprawdę zainteresował tancerką. Wręcz przeciwnie. Harper zakaszlał. Jest całkowicie opętany przez swoją przyjaciółkę. A zatem utknęliśmy w martwym punkcie z niewiadomą X, reasumował Melchior. Z mordercą tak niewiadomym, że nawet Slack nie może wpaść na jego trop. Może nim być zięć Jeffersona, który chętnie by zabił dziewczynę, lecz nie miał do tego sposobności. To samo synowa Jeffersona. Albo Bartlett, który nie posiada żadnego alibi, ale też nie miał powodu do mordowania jej. Albo młody Blake, który nie ma alibi ani nie ma powodu. Tak wyglądają nasze akcje. Ale zaraz, musimy pamiętać także o Fordancerze, o Raymondzie. Ostatecznie spędzał dużo czasu w towarzystwie Ruby. Nie odniosłem wrażenia, żeby żywił jakieś uczucia dla niej. Chyba, że się świetnie maskuje. A jeśli chodzi o to, to on również posiada niezłe alibi. O 10.40 do północy był stale obecny, tańcząc z rozmaitymi paniami. Nie widzę najmniejszej możliwości zaczepienia go. Doprawdy, wykrzyknął Melchett. Nie mamy najmniejszych danych do zaczepienia kogokolwiek. Cała nasza nadzieja w Bartlecie, żebyśmy tylko mogli znaleźć jakiś powód. Zasięgnął pan informacji o nim? Tak, jedynak rozpieszczony przez matkę. Po jej śmierci uzyskał rok temu dość znaczny majątek, ale trwoni go szybko, raczej słaby niż zły. Może anormalny? Rozważał Melchett z cieniem nadziei w głosie. Harper przytaknął. Czy nie nasunęła się panu myśl, że to może być wytłumaczeniem tajemniczej sprawy? Zbrodnia na tle patologicznym? Tak jest. Jeden z tych drabów, którzy chodzą po świecie, duszą młode dziewczęta. Lekarze mają na to specjalną fachową nazwę. To wyjaśniałoby tę całą tajemniczą sprawę, westnął Melchett. Tylko jedno mi się w tym nie podoba. Mianowicie, że to za proste. Owszem, może. Jak to powiedziała na początku, gdzie stoimy? Nigdzie. Odparł Harper ze smutkiem.